Zwycięskie produkcje, zarówno fabularne, jak i dokumentalne, otrzymują prestiżowe nagrody Złotych Zębów Kamery. Jak podkreślają organizatorzy, nie za najlepszy, ale najbardziej interesujący filmowy obraz. Główne nagrody przypadły filmowi Jana P. Matuszyńskiego Żeby nie było śladów, polskiemu zgłoszeniu do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej w kategorii filmów fabularnych oraz obrazowi Pawła Wysoczańskiego Jutro czeka nas długi dzień w kategorii produkcji dokumentalnych. Reżyser tego filmu nagrodę odebrał osobiście w Chicago. Ten festiwal jest słynny z tego, że jest wypchany dosłownie po brzegi repertuarem. Filmy tu są pokazywane od rana do późnej nocy. Także ja sam jak tu przyjeżdżałem, to nieraz oglądałem polskie filmy, które przegapiłem albo nie miałem okazji zobaczyć w Polsce. Natomiast bez wątpienia to jest festiwal, który ma najbogatszy, najpełniejszy repertuar. To jest takie najbardziej reprezentatywne przedstawienie tego, co się dzieje w polskim kinie dokumentalnym. Mówił dla Dziennika Związkowego Paweł Wysoczański. Na zakończenie festiwalu widzowie zobaczyli film Jana P. Matuszyńskiego Żeby nie było śladów. Obraz opowiada historię głośnego procesu w czasach PRL milicjantów i sanitariuszy oskarżonych o śmiertelne pobicie Grzegorza Przemyka. To była premiera tego filmu w Stanach Zjednoczonych, który organizatorzy promować będą wśród amerykańskich dystrybutorów, aby usłyszeli o nim wcześniej członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej, którzy przyznają na początku oscarowe nominacje. Dla Dziennika Związkowego Jan Pachowski. Was